okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się festyn rodzinny. Podczas festynu odbywały się konkursy, gry i zabawy, a także na stanowisku przygotowanym przez Komendę Powiatową Policji można było oznakować rower. Pani dyrektor, miesiąc czerwiec to miesiąc, w którym zaczynają się wakacje, tak? Czy kończy się rok szkolny? Dzień Dziecka, dzisiaj też coś się odbywa w Pani szkole. Tak, ale jednocześnie jest to miesiąc najbardziej pracowity, zarówno dla uczniów, którzy akurat dopinają swoje oceny, aby jak najlepsze świadectwa mieć na zakończenie roku, jak i dla nas wszystkich nauczycieli. No niemniej 1 czerwca, tak wspaniałe święto, Międzynarodowy Dzień Dziecka, trzeba uczcić i właśnie dzisiaj obchody tego dnia w szkole. Nie jest to dzień wolny dla uczniów, jest to dzień obowiązkowy obecności dla uczniów, są sprawdzane listy obecności. Natomiast traktujemy go, że jest to forma nauki przez zabawę. Uczymy dzieci, jak być tolerancyjnym, jak się uśmiechać do siebie, jak nawzajem sobie pomagać, wreszcie zasad fair play, bo również są różnego rodzaju zawody tu organizowane na terenie szkoły. Także nauka przez zabawę to przede wszystkim. Czyli to jest takie organizowanie dzisiaj Dnia Dziecka czy Dnia Rodziny? Typowy Dzień Dziecka, przy czym wsparciem jest tu dla nas oczywiście Rada Rodziców, bo to Rada Rodziców wystąpiła także z taką propozycją, żeby oprócz tego, co proponują nauczyciele, czyli zawodów, rozgrywek, również zaprosić firmę z animatorami, którzy też wzbogacą, że tak powiem, program tego dnia. No właśnie, bo chciałem zapytać, firma Tęczowo, zdaje się, organizuje dla dzieciaków różne zabawy. Przed chwilą byłem, widziałem, jak się dzieci bawią. Myślę, że właśnie jest to takie poszerzenie dotychczasowej oferty, bo już od wielu lat ten Dzień Dziecka spędzamy w postaci festynu szkolnego i też zapraszaliśmy różnych gości z zewnątrz. Na przykład w zeszłym roku było to nas na bezpiecznie, na sportowo i też nas wspomagała straż, policja, radni miasta, a w tym roku tęczowo taka była decyzja Rady Rodziców. Pani dyrektor, Dzień Dziecka w szkole numer 1 wpisuje się już, wpisał się pewnie w kalendarz. Tak, jest to już cykliczna impreza, co roku jest to zaplanowane, jest w planie pracy szkoły na każdy rok szkolny i to różnie się działo. Czasami było to tak, że w trakcie tego dnia też odbywały się różnego rodzaju akcje charytatywne i tak w zeszłym roku zbieraliśmy na windę, która jest nam potrzebna w szkole dla osób niepełnosprawnych. Ale już jest? Nie, jeszcze nie ma, 2 lata temu, natomiast zbieraliśmy na powodzian, bo był to czas powodzi tu w rejonie Wisły. Także za każdym razem jest to te środki zgromadzone przez akcje charytatywne podczas tego dnia, są przekazywane na różne takie szczytne cele, no taki aspekt wychowawczy też dla uczniów. Do której dzieciaki się będą bawić dzisiaj? Dzisiaj bawią się do 13. Dwie kolejki przed końcem Mazur Gostynin zapewnił sobie utrzymanie w 4. lidze. Po zwycięskim 6-1 wyjazdowym spotkaniu z Kasztelanem Sierpc drużyna z Gostynina ma 4 punkty przewagi nad strefą barażową. Bramki dla drużyny z Gostynina zdobyli Rafał Wilamowski, Piotr Wilamowski,
Daniel Oliwkowski, Hubert Jaśkiewicz, Bartosz Komorowski oraz Piotr Cichosz, który strzelił bramkę samobójczą. Gratulujemy utrzymania! Mimo że o zmianach zasad wywozu śmieci od 1 lipca bieżącego roku gminy wiedziało od 1,5 roku, do tej pory zaledwie 17% z nich zakończyło procedury przetargowe na wywóz odpadów według nowych zasad. Wynika z danych Ministerstwa Środowiska na 3 czerwca bieżącego roku. Gminom, które nie zdążą na czas przygotować nowego systemu, Ministerstwo Środowiska obiecuje pomoc w szybkim zakończeniu wszystkich procedur. Sama ustawa ma jak najbardziej racjonalność, będzie wprowadzona w życie i wprowadzi systemową zmianę w Polsce. Systemową zmianę polegającą na segregowaniu śmieci, ale nie to jest celem. Celem jest możliwość odzyskania produktów takich jak papier, szkło, plastik, metal, po to, żeby ponownie je użyć. Jesteśmy wszyscy w Polsce bardzo zdecydowani, żeby mieć najbardziej liberalne przepisy, jakie są możliwe. Nie ma powodu, żeby wprowadzać odgórne regulacje, że system segregacji musi wyglądać w ten czy w ten sposób. Gminy dostały do zarządzenia pewien obszar rzeczywistości i to ich decyzje będą wskazywać na to, czy mamy dwa pojemniki, co zresztą nie promuję jako minister środowiska, czy mamy więcej pojemników na papier, na szkło, na metal, czy na plastik. To nie powinno być decydowane w sposób odgórny, bo byłoby to rodzaj przeregulowywania systemu. Bardzo pozytywna informacja jest taka, że 99% gmin jest albo już skończyło, albo jest w procesie. W związku z tym, że to jest systemowa zmiana, która jest jedną z ostatnich elementów transformacji systemowej w Polsce, to pojawiają się pewne praktyczne problemy, co jest zrozumiałe. Będziemy pomagać gminom po to, żeby albo zdążyły na czas, albo żeby ten ewentualny poślizg był jak najmniejszy. Ostatnie intensywne opady deszczu nie oszczędziły Gostynina i ościennych wsi gminy Gostynin. Niespodziewane opady były tak duże, że studnie odprowadzające wodę nie nadążały z odbiorem. Poziom naszej skrwy podniósł się, lecz nie groziło to wylewem. Strażacy mieli pełne ręce roboty już od poniedziałku, a we wtorek po południu żywioł pokazał swoją siłę. Piwnice w blokach przy ulicy Polnej, Wojska Polskiego, Wspólnej i innych były pełne wody.
Najdłużej walkę z nadmiarem wody strażacy mieli przy ulicy Zamkowej. Przyzamkowe kanały oddawały nadmiar wody przez 4 dni. Do akcji zostali włączeni również druhowie z pobliskich OSP. Mieszkańcy gminy Gostynin również mieli problem z nadmiarem wody i tak we wsi Nagodów jej mieszkańcy oczekiwali pomocy z gminy, która jednak przez 2 dni nie dotarła dla potrzebujących. Panie Andrzeju, trochę wody i wytopicie się. I się topimy. Ja nie wiem, czy gmina o nas zapomniała, bo rozumiemy, że wszędzie były takie sprawy, ale jak się dzwoni, dzwoni się do wójta ileś tam razy, czy do gminy, to każdy za przeproszenie, bo lewa nie odbiera nikt telefonu. Ale to dzwoniliście? Oczywiście, że było dzwonione. Tu sołtys ile razy dzwonił do wójta. Strażacy dzwonili i strażacy powiedzieli, że nic się nie odbiera telefonu. No jak tak nie może być? No dobrze, ale wie pan co, tu pamiętam 3 lata temu, zdaje się, jak była ta duża powódź, no tutaj też zalało was. Oczywiście, że zalało. Od tego czasu coś zrobiono? Zrobili tam ten przepust, tylko że to jest niezrobiony, ten przepust przy tej na główną drogę, co się wjeżdża. Tylko on jest szaniony niezrobiony, on nie odbiera wody wcale. Ja nie wiem, chyba jakiś sztab kryzysowy w gminie jest. Powinien być, mi się wydaje. No powinien być, jeżeli są takie warunki atmosferyczne. No dobrze, ale wiem, że tutaj przepust był zrobiony do tego głównego rowu. Ale byliście panowie tam zobaczyć? No jeszcze nie byliśmy. A no to proszę zobaczyć tam. Druga sprawa. Z jednej strony woda idzie tu, od Bud, z tych gór, a z drugiej strony idzie się od Nagodowa. I tak, jedna zalewa tu kolegę, a druga tam nas. Ja na przykład dzisiaj sobie brałem, poszedłem, przyprowadziłem beczkowóz, żeby mi wodę z podwórka wyciągał. To są koszty. No są koszty, ale na co? No, tak samo jak tutaj no, tu, do kolegi. No dobrze, to jeszcze zapytam się pana w takim razie, to co według pana trzeba byłoby tutaj zrobić, żeby nie było takich zalewów? Przede wszystkim, pierwsza rzecz, co trzeba było zrobić, to powinien ktoś z gminy się odezwać, jeżeli się dzwoni do gminy. Jeżeli jaka sytuacja jest, to przecież na pewno wszyscy wiedzieli. Jeżeli jest ten sztab antykryzysowy, to przynajmniej powinni podrzucić worki, czy powiedzieć komuś, żeby ktoś przyjechał po te worki i przywieźć tego piachu. Dobrze, tak, sąsiad ma budowę, był piach, tu reszta ludzi się zwinęła, worki przynieśli, który tu jakieś miał worki, przyszedł, za łopaty pomogli, no bo widać, co tutaj się dzieje. Czyli krótko mówiąc, nie ma znikąd pomocy? No nie ma. Jeszcze nikt się nie pojawił z gminy do tej pory. Było dzwonienie, nie ma kto przyjechać. A przypomnijmy, że ta ulewa była wczoraj. No była wczoraj, no to wczoraj nikt się nie odezwał, i dzisiaj do tej pory też nie ma. Południe, nie ma nikogo. Waldemar Figurski to następna osoba, która tutaj mieszka w Nagodowie. Waldku, u ciebie też zalało? To znaczy zalało nam tutaj razem z sąsiadem podwórka i ta woda wczoraj no dosyć intensywnym strumieniem się, taka można powiedzieć mała rzeczka się wytworzyła. Ta woda cały czas stoi generalnie. Ona nie zdążyła jeszcze wsiąknąć. No teraz mamy nadzieję, że te opady, no prawdopodobnie one będą, ale mamy nadzieję, że one nie będą tak intensywne jak w dniu wczorajszym, bo najpierw to, co tutaj jest, to musi wsiąknąć. No jest to chyba najlepszy moment, żeby właśnie jakiś sztab kryzysowy tutaj trzeba sprawdzić, bo czy te udrożnienia, rowy melioracyjne, przepusty. Te przepusty, czy to wszystko jest sprawne, bo faktem jest tutaj jest to, co tutaj u sąsiada się ta woda zebrała. No to tutaj z drugiej strony z pól, z Bud Kozickich, z tych rejonów tutaj spływa. Natomiast to, co do nas napływa ta woda, to nie stąd, tylko z rejonu Nagodowa, wiadomo, woda znajdzie sobie ujście i tam przez drogę... Dobrze, ale do starostwa żeście dzwonili też? Powiem szczerze, teraz to się zajmujemy, każdy w jakim stopniu tutaj próbuje zabezpieczyć i tak jak ja u siebie też mam taką pompę, wypompowuję trochę wodę, bo mam taki zbiornik na wodę, żeby, bo on już jest wypełniony praktycznie maksymalnie, żeby jeśli przyjdzie kolejna woda, żeby ona miała gdzie spływać, ale to jest najlepszy moment teraz dla,
dla jakiejś władzy, by tu przyjechać i sprawdzić, bo ta woda w tej chwili stoi, widać miejsca, gdzie ona się gromadzi, gdzie są popełnione jakieś luki, gdzie jest coś źle wykonane. To jest najlepszy moment, żeby to sprawdzić i spróbować poprawić. Każdy większy opad to u was problem. To znaczy, no, większy opad, powiem szczerze, no, wczoraj to był gigantyczny opad, z czymś takim się już dawno nie spotkaliśmy. Ja współczuję sąsiadowi, który, ja pamiętam, 3 lata temu, on miał podobną sytuację, no, akurat tutaj jest najbliżej ulokowany w tym zagłębieniu i wtedy, 3 lata temu, praktycznie woda tylko zebrała się tutaj. Dalej a w tym roku do nas nie została poszło. Została podniesiona droga, tak, tutaj, bo wcześniej była droga niżej, a teraz podniesiona droga, tak. Ale i tak nad drogą była... Ale w ogóle chodzi o inne strefy, inna strefa teraz wsi, bo ja mówię, z drugiej strony tam woda gdzieś się zbiera i tędy, i tutaj są 2 nowo pobudowane domy, tam jest 3. budowa rozpoczęta. No i no ja nie wiem, tych ludzi, oni tutaj nie mieszkają w tej chwili, ale tam woda w podobnym układzie stoi, tutaj jak tutaj u naszego sołtysa na podwórku. Także mówię, najlepszy moment, żeby przyjechać, sprawdzić, zobaczyć, co można, chociaż sprawdzić, zerknąć i spróbować coś z tym zrobić, żeby przyszłościowo takie rzeczy... Czyli krótko mówiąc, czekacie na pomoc. Znaczy, no czekamy na pomoc ewidentnie, żeby coś tutaj, bo coś z tym trzeba zrobić. No wiadomo, my we własnym zakresie robiliśmy... Tutaj, jak ja miałem robiony wjazd do domu, no to tam ten przepływ musiał być zrobiony, żeby ten rów był, żeby był drożny, żeby ta woda miała gdzie przepływać. No gdzieś są pewnie jakieś tam, ale dalej tam jest miejsce na przykład, gdzie nie ma otworu i jest problem. No.